Dzień dobry Państwu, witam Was ze słonecznych Niemczech, Niemiec. Witam Was z Nürburgring, jest z tyłu Robuś na polu. Robuś, co ty cię ciągnie do pola? Co? Ciągnie cię do pola? No. Moi drodzy, jeżeli myśleliście coś bardziej epickiego, żeby pojechać na Nürburgring GTR-em, jest. Można pojechać na Nürburgring i GTR-em, i BM-ką torową, i jeszcze z mordeczkami, po prostu szykuje nam się najlepsze upalanie chyba w historii. Zapraszam Was do oglądania tego i przeżycia razem z nami. Furki po wczorajszej trasie, cmentarzysko na autach totalne, trzeba będzie je umyć, bo tu po prostu wszystkie gatunki owadów, jakie tylko są. Jeszcze w ostatnim odcinku raczyłem trochę się ciąć z lokalsami na autostradzie, także było wesoło. BM-ku ściągamy, BM-ku rozładowujemy patka, pomyjemy coś auta i dzisiaj o 17:00 pierwsze jazdy i zobaczymy, jak będzie nam szło. Drodzy, BM-ka zrzucona z lawety. Już ogólnie checklista na dzisiaj jest długa. W BMC coś w środku daje spalinami, generalnie gdzieś nam się wydech obija, trzeba będzie zajrzeć. Czeka nas pełny przegląd wszystkiego, żeby auto było zdolne do wszystkiego, bo auto jest prosto po flataucie, oczywiście sprawdziliśmy na podnośniku i tak dalej, mechanik nam sprawdzał, wszystko ogarniał, ale i tak wszystko sprawdzimy jeszcze raz sobie sami. Poprzestawiać musimy lawety, poukładać się i już, plan na koła, bo jak widzicie mam dużo kół, jest następujący, opowiem Wam. Na samochodzie mam bardzo lekkie osiemnastki Japan Racingi, te SL01, na nich mam Federale RSR. To jest taki zestaw kół do wszystkiego na Nürburgring, czyli gdyby trochę było deszczu, a trochę było sucho, tak częściowo, to jest takie najbardziej uniwersalne koło, żeby jeszcze nie, żeby jakieś tam czasy tłuc, ale żeby po prostu w miarę szybko jechać i móc po wszystkim pojechać, ale jeszcze trochę zachowawczo, bo ta opona jest, no to jest taki w miarę twardy, nazwijmy to setup, jak na Nur, bo tor jest nierówny. Tutaj mamy dwa zestawy kół. No deszcze to deszcze, które widzicie w środku, to są po prostu Uniroyale Rain Sporty, gdyby lało, chociaż nie jestem fanem jeżdżenia w deszczu. No i mamy FZ201, cały komplet nowiutkich opon od Racing Tires, które są po to, żeby robić czasy i które są po to, żeby jeździło się super. Je założymy, jak już się wjeżdżę i będę już czuł, że jeździ się fajnie i szybko i zarąbiście, to wtedy wrzucimy komplet FZ-ów i już tak będziemy jeździć. No zdecydowanie szybciej, tak jak jeszcze podejrzewam nigdy nie jeździłem na Nur, bo ostatnim razem w 2017 roku tutaj byłem ze Skyem R34. Auto było spoko, ale to nie było takie auto jak to, nie było tak przygotowane. Pierwszy raz jestem pod takiej ilości na symulatorze, okrążeń na tym torze. Pierwszy raz jestem tak dobrze przygotowanym samochodem i po zdobyciu tak dużego doświadczenia, przede wszystkim na torach w Polsce, więc no liczę na to, że będzie spoko i że będą czasy. Także co, działamy. Zachodzi pierwszy serwis. Tak, Robuś, po prostu jego dzień nie zacząłby się dobrze, jakby sobie nie wlazł pod auto. Prawda, Robuś? Ja tu przez ciebie, kurwa, jestem. Zachodzi naprawa. Nie próbuj tego zrozumieć. Nie róbcie tego w domu. Zobaczcie, jakie to są widoki piękne, jak to jest ładnie, czysto, jakie jest piękne niebo, jak jest piękna pogoda. I jaka piękna BM-ka, o jest.
Moi drodzy, zakończyliśmy dzień pierwszy, BMK Maska w Górze, dziewczyny pojechały po picie. Matka w Górze w BMC, bo... Kurczę, pojechałem pierwsze kółko GTR-em, w ogóle GTR-em się super jechała, strasznie ciężka maszyna, o tym wypowiem się jeszcze później. Natomiast potem tor został zamknięty na moment, bo ktoś wywalił dzwonia na motocyklach i na 40, prawie na godzinę zamknęli tor z dwugodzinnego otwarcia, także dramat, wszyscy mega podkurwieni. I jak otworzyli, to wszyscy poszli na hurtem, zrobił się taki korek, że jak postałem w tym korku, to mi się zaczęło gotować auto. Okazało się, że nie odpala się wiatrak, więc obecnie z Rubusiem zabieramy się za znalezienie przyczyny, czemu nie odpala się wiatrak, ewentualnie zrobienie jakiegoś obejścia i na krótko odpala. Mamy piwerko i co? Jutro od rana pewnie znowu będziemy atakować i jeździć. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy na Nürburgring. Mieliśmy dzisiaj pierwsze jazdy i nawet Michał się ustawił do kolejki. Miał przejechać próbne okrążenie BMW-ką, ale w kolejce okazało się, że nagle skoczyła temperatura wody i nie działał wiatrak od chłodzenia. Więc Robuś dzisiaj wieczór spędza przy robocie. Przy robocie. Uwaga, przesunę kamerę. No i powiedz Robuś, co się zepsuło? Generalnie nie działa wentylator wody przez to, że w sumie nie wiem przez co, ale w środku wentylatora jest pełno elektroniki. No i podejrzewam, że ona zawiodła, bo zasilanie dochodzi, wszystko działa, a wentylator się nie uruchamia. Więc ogarnęliście jakiś kontakt na miejscu? Tak. Pojechaliśmy ile? 10 km? 10 km dalej i kupiliśmy wentylator od kombiaka jakiegoś. Czyli ale to, od BMW. A to była jakaś ekipa, tak? Tutaj... No, Ring Freaks. Oni wynajmują samochody. Aha. Do upalania mają same BMW-ki. No i mieli wentylator. Nie. Trochę inny, ale o te 4-6. No ale to, że on się czymś różni? Jedynie się różnił tym, że ma elektronikę nie w środku silnika, tylko obok. I teraz właśnie... No i czy to nam ułatwi sprawę, tak? Bo będziemy mogli zrobić tak, żeby Michał sobie sam sterował tym... Znaczy generalnie wywaliłem tą elektronikę i właśnie robię wiązkę, żeby z kabiny było można włączyć wentylator. I robię to na zasadzie, że... profesjonalnie, można powiedzieć. Na pewno. Nie, zobacz, oczywiście, przekaźniczek. Wszystko jest tak, jak powinno być, nie? Wiesz, wszystko ładnie z przekaźniczkiem, żeby nie zawiodło i żeby już tego nie było trzeba ruszać więcej nigdy. Robuś, cała nadzieja w tobie. Ta fura będzie jeździć, póki żyje. Póki ty żyjesz. Tak, póki ja tu jestem, to ona będzie jeździć, nie pozwolę jej zdechnąć. To tylko wentylator. Bo to jest kraina BMW, więc ciężko tutaj nie dostać wentylatora. Mili Państwo, gotowe. Robuś, powiedz, ile ci to zajęło? Nie wiem, nawet piwa się nie napiłem. Nawet to nie trwało jednego piwa. Jaki ty jest piękny peszer, ja cię... I czyli co, to jest kabelek do komory, co idzie? Teraz będzie tak, że będzie przełącznik. W kabinie jest wskaźnik temperatury... Czyli będzie wiatrak na życzenie. Tak, wiatrak na życzenie. W kabinie jest wskaźnik taki duży z temperatury wody dokładny. No i Michał będzie widział, jak się fura przegrzewa, to sobie włączy pstryczek i wentylator będzie chodził. Czyli co, na końcu weźcie tego kabeleczka? Tak, tu jest kabeleczek, który będzie w kabinie. Mhm. Tu będzie taki pstryczek. Fajny pstryczek. Zobacz, ja wybrałam, zobaczcie jaki piękny. Miałam kilka do wyboru, bo Robert wyrzucał cały warsztat. No, ostrość, poproszę, ostrość. I co? Jest ostrość. Robert wziął cały warsztat, więc dzisiaj wybieraliśmy taki. A powiedz, dlaczego taki długi? Dlaczego taki długi? Żeby w rękawiczce było łatwo włączyć. No tak, bo na razie nie będziemy nic wiercić w desce, bo trochę nie ma jak, nie ma miejsca. No jest, ale Michał nie chce na razie. Więc jak pójdzie na zimowy serwis, to wtedy mu ładnie to montujesz, a teraz żeby było wygodnie w rękawiczce przełączać. Wiesz, bo to będzie zamontowane mniej więcej tak, nie? To po prostu bierzesz rękawiczką i włącz, wyłącz, nie? Odruchowo po prostu pstryk i nie musi celować w jakiś mały guzik, tylko jest po prostu duży, nie? Maluni? No i tutaj przyśrubujemy go do pstryczka. Podepniemy kostkę i najpierw sprawdzimy, czy chodzi. Jak chodzi, to... Jezu, jakie ty masz, Robuś, piękne opaski. Co nie? Jezu. Taka jest flatutyńska i afestyńska. Dostałem od sponsora. Tylko trytytka mi się przydała, teraz ten przekaźnik... Nie, no wiadomo, nie ma... nie ma tuningu w BMW bez trytytki. To wiedzą wszyscy. I że co, nową paczkę otworzysz? Specjalnie dla Michała poświęcę się i otworzę nową paczkę trytytek. Proszę bardzo. Cyk. Ja nie wiem, jak ty wystawisz fakturę końcową po prostu do ten wyjazd, to my się chyba nie wypłacimy nigdy. Marta, poczekaj, siadaj, licz, ile sztuk poszło.
A bierzesz za godzinę czy od sztuki? Od sztuki. Od sztuki. Na ilość idę. Montujemy jutro. No, ale to będzie moment. Zajebisty. Sobota, poranek. Robuś spasowuje wentylator ze zrobioną przez siebie wiązką. Co, będzie to pasować? Wentylator, no już siedzi. Siedzi? Siedzi. Będzie wiać? Będzie wiać. Tolerancja zachodzi tam? Bo ten wentylator to on jest taki nie do końca perfekcyjnie z tego modelu, ale i tak nas bardzo poratowali. Generalnie jest śmieszne, bo niby jest od 46, ale no. Chyba od diesla, nie? Możliwe, i że ma jest od inne kształty. Kształty. No, tak, tak, ale tak. Zobacz teraz! O Jezu! No, będziemy żyć. Będziesz jeździć. Będziemy żyć, będziemy jeździć. To auto będzie jeździć, póki ja tu jestem. Moi drodzy, tu już mamy przody założone, jeszcze tyły zmieniamy od razu na lepszą oponę, bo powiem wam tak, przejechałem się tą oto moją pięknością GTR-em, znaczy nie jakby, nie zaskoczył mnie ten samochód, było dokładnie tak jak podejrzewałem, że będzie, znaczy samochód jest po prostu no bestią totalną, jeszcze chyba nigdy nie powiedziałem tak na żaden samochód, ale to jak ten samochód jeździ, to jest jakiś w ogóle obłęd kompletny. Ja zrobiłem dość duży progres, w sumie już jeżdżę tak całkiem szybko, dość dobrze znam tor, jednak Sim Racing zrobił mega robotę, jeśli o to chodzi. No natomiast rzecz, która tutaj działa, to siły takie, których no nie masz na Simie, siły, których nie masz na torze Poznań, czyli przede wszystkim grawitacja, przewyższenia i tak dalej, a to połączone z potężną masą GTR-a, jednak tam prawie to na 800, to na 700, co to auto waży, sprawia, że kompletnie przestawić trzeba sobie mózg na zupełnie innego rodzaju jeżdżenie i trzeba myśleć, jakby te siły, które na ciebie działają w zakręcie, tu działają razy 3, no nie? I to jest takie wręcz przerażające, co nie? Także pojechałem od strzała sobie pierwsze kółko, sprawdzałem na Race Chrono, to wyszła niska dziewiątka, więc jak na 4 lata przerwy i niejeżdżenie, no to spoko, jest ogólnie okej, okay, jak na taki, bo planowałem to o tym przejechać się totalnie turystycznie, a wyszło w sumie w miarę takie kółko, w miarę powiedzmy szybkie, jak na pierwszy raz w życiu takim autem, gdzie w ogóle nie planowałem nim jeździć torowo specjalnie. Nie? Także no spoko, nie? Ale no mówię, raczej nie planuję jakoś tak bardziej nim więcej upalać, bo to jest takie coś, że można jeden błąd popełnić i wszystko może szlak trafić, co nie? Natomiast plan jest upalać BM-ku, bo BM-ku jest do tego stworzone, a no masa wrogiem jazdy torowej, masa wrogiem przyspieszenia. Także działamy, ciśniemy dzisiaj BM. Zetek. To jaki się obcokrajowiec. Yeah. 586. O. Tu jest fajnie. Polo G40 ma fabryczny kompresor. Taki fajny. Taki byś pojeździł. Wentylator chodzi. Idealnie. Zrobiło miejsca. Nie wiem, wczoraj może miałem słabszy dzień czy coś. Nie było w ogóle wrażenia, no, że Wigor wpływa. Jest inaczej jak ty sam prowadzisz, ale jak jesteś wieziony. Zdecydowanie, no wiesz, plus auto przygotowane pod tor, turbo twarde i tak dalej, więc nie wiem, no ale jest zajebiście. Gęsto w chuj. Masa ludzi jest przede wszystkim i to jest takie ciężkie, że cały czas trzeba ogarniać na lusterkach. No i tyle co, utwardzamy zawieszenie, sprawdzimy ciśnienia i Michał jedzie dalej. Trzymasz w jedną ręką maskę? Otrzymam. Super. Jak tam żabko? Spoko.
tak? Tak. Ale tyle ludzi, że kurczę, po prostu jakieś są chore kolejki do wszystkiego. No, masakra jest. U, co, zmieniasz na twardszy? Tak, jednak na twardki? Trzeba bardziej twardko, nie? No i ogólne jakieś takie możemy, nie wiem, zajrzeć wszystko. Olej w porządku, w ogóle nie było tematu. No tył mi przytarł. Ale mam... ten zderzak się dopasuje samemu. Możesz puścić. Mi się wydaje, niestety, że przez ten ABS, przez ten błąd, mam auto w trybie awaryjnym. Nie mam pełnej mocy, tak? No. Nie mam pełnej mocy na 100%, nie? I to jest lipa totalna, tak? A robiłeś jakiś pomiar? Tak. Słabo, 9,40, ale to się nie da pojechać szybciej, nie? Przy takim tłumie. Znaczy, przynajmniej ja nie umiem, nie? Trzymam ci te drzwi, żeby nie było tak gorąco w środku. A teraz Robuś robi refueling. Daję setka. Mu. Dobra polska seteczka, słuchajcie. Dzisiejszy dzień, no mega młyn ogólnie. Nagrywaliśmy rano odcinek z Miszą. Film możecie obejrzeć na jego kanale, zresztą wam go podlinkuję na dole tutaj. Do you give a seal of approval for a ring tool? Yeah, absolutely. Thanks. No, I mean, E46 by definition is already a great ring tool, but you made it pretty much perfect. Straszny błąd, strasznie dużo ludzi, też dzisiaj zawody GT3, także tu jest tak dużo ludzi, że to jest jakaś w ogóle kompletna masakra. Także ja dzisiaj dużo za kółkiem nie jeździłem, dopiero zaczynam jeździć, a jest prawie 17 i dopiero siadam za kółko. Ale masakra, totalne korki. Liczę na to, że jeszcze jutro, czyli w poniedziałek, na koniec dnia trochę pojeżdżę, że będzie dużo mniej ludzi w poniedziałkowe popołudnie niż na co dzień, bo weekend, choć wybrałem najpiękniejszy, najfajniejszy weekend w ciągu roku, niestety wiele osób chyba myślało, że będzie tak super, bo super pogoda też się trafiła, więc dużo ludzi tutaj zjechało na ostatnią chwilę i no ciężko jest w ogóle cokolwiek pojeździć, ale co, no nie ma co narzekać, ważne, że jest słońce, ważne, że nie ma deszczu, bo tutaj potrafi być tak paskudna pogoda czasami, że to się w głowie nie mieści. No moi drodzy, piękny zachód słońca. W miejscowości, w której jesteśmy, tu w sumie nasz domeczek. Mamy to Michał, super kółko. Robuś, zaraz idę. Mamy to 8.49, więc w sumie jak na tak zatłoczony tor. Bardzo się cieszę z tego, że dziewiątka złamana. Mega się dzisiaj fajnie wyjeździłem, choć tak się mega rano raczej tak średnio czułem i wczoraj też. No dzisiaj mega siadło, także 5 kółek praktycznie hurtem. Zaraz zobaczycie onboard, mam nadzieję, że jeden z tych najfajniejszych, ten z najszybszego kółka. No jestem mega zadowolony, jeszcze jutro mamy 2 godziny jazdy. Tak, tu jest tak cały czas, od rana do wieczora, co nie? Także jeździmy dalej, Igor. Pojeździłeś coś dzisiaj? No raczej. Pojechałeś dzisiaj? Tak. Albi? Jak było? Zajebiście. Igora auto jest na pewno najczystszym autem na ringu. Już nie. Już nie jest najczystszy, już uwaliłeś? Zdecydowanie nie. Plaskiem się chyba skończyły, więc. No. Także, ale właśnie jako jesteśmy opcją ukrytą japońsko-niemiecką koszulki Japfestu. Igor jeździ Audi, ja jeżdżę BMW. Jak żyć? Dobrze, że terenówka przynajmniej jest japońska. O Boże, pokaż. Niech to przeżyją. Na ostatnich dwóch okrążeniach, poniedziałek, czyli ostatniego dnia, zrobiony nareszcie czas, który mnie interesował, bo taki był cel w sumie, te 8.30 zrobić. Mega wycisk, ale zarąbiste kółko, bo jechałem całe dwa kółka za innym kolesiem, za lokalsem Niemcem W36 jakimś i po prostu trzymałem mu się na ogonie przez całe dwa kółka i jakby to mi lepiej pozwoliło wiedzieć, gdzie w ogóle nie hamować, odpuścić, tylko pójść mocą i tak dalej, znaczy mocą, jakby takim pędem tego wszystkiego i sztos po prostu, jestem totalnie wyrypany, lekko chory, ale program zrobiony. To jeszcze teraz musi się szybko Fruzia przyjechać na zamknięcie w poniedziałku GTR-em. Nie możemy wracać do domu, plan wykonany. Mega! Co, Fruzia, dasz radę? Nie, bardzo mi się ścigu chce, więc musimy to zrobić szybko, żebyśmy mogli iść do domu szybko jechać już. No dobra, no to jedziemy. Fruzia na nur. Tu jest magiczna karta dająca szczęście. Kurwa, weź. Oj. Musisz tylko bardzo blisko podjechać sobie do tego, nie masz tu przy tym, o dobra, tu środkiem, tu może pan ci powiedzieć, ale powinnaś sięgnąć. Musisz po prostu bardzo blisko do tego podjechać.
Trochę daleko. Chociaż? A? Poszła. Jest. Trzymaj. Tak. Czemu mi zasłoniłeś lusterko kamerą? No, tu się w prawe lusterko mało patrzy. Głównie w tylne i w lewe. Jak to wąsko jest. I chopka? No, bo to jest taka, żeby tu nie zasuwać. I wózeczek. Zrozum ten wózeczek. Jezu, jak tutaj jest? No i tego. I tego, i tu to możesz. No i tutaj możesz jechać sobie. Czy masz zawieszenie ustawione super twarde? Skrzynię tak normalnie, żeby tam nie przeginać. Puściłaś pana. Ale inaczej jest zupełnie, jak się jedzie na pasażera. No nie? A jak się prowadzi samochód, to jest... Nie chcę jeździć już na pasażera, wiesz? Będę musiał ci samochód jakiś sprawić do tego. Chcesz mi po prostu pożyczyć ten. Włączyłeś mi czasomierz? Nie, no będzie na filmie. Nie, no nie włączyłem, nie ma sensu w sumie czasomierzu, ale... Co się będziesz stresować czasem? No nie na... Trzy... Upsi! Miłogi. To tutaj właśnie staliśmy, robili zdjęcia, a tutaj zaraz tu nie widać, co jest za zakrętem. Tak, to jest jeden taki, zaraz będzie taki drugi jeszcze. Pojeździłabyś się, co? Pojeździłabyś. Takim autem to byś mogła jeździć. Możliwe, że to taki duży dla mnie jest teraz, bo jestem chora i trochę się chujowo czuję. Brzydko mówisz bardzo. Ogólnie jesteśmy bardzo przeziębieni na tym wyjeździe. Strasznie nas dojechały zatoki, nos i w ogóle i wszystko. Więc tak, so. Ale ja w sumie się odtykam. Jak ja zaczynam jeździć, wjeżdża mi adrenalina, to momentalnie mi przechodzi cała choroba. Jedynie, wiadomo, ukrop i gorąc strasznie robi w głowie. A tak to... Gitar. Proszę bardzo, wracamy. Co? Ja ci nie pozwalałem szybko jechać? No tak, jakby jak wdupijać gaz w zakręcie zamiast przed. Mówi do mnie, zwolnij. Sztos, mega. Mega. Wracamy do domu ze smutkiem. Tor się ja zaraz wiem, zamyka. Znaczy ze smutkiem, że musimy stąd wracać, bo ja bym tu zamieszkał. Michał, ale jutro wieczorem też są jazdy, to może zostaniemy jeszcze jeden dzień. Nie, już chyba nie. Ja już też powiem ci, że dawno nie byłem w domu. Chętnie pobyłbym trochę w domu. Moim kotkiem! No, dokładnie. Także moi drodzy, to trzeba przenieść wszystkie doświadczenia stąd na autach. Dokładnie, dokładnie. Także moi drodzy, ładujemy lawety, ładujemy graty, jedziemy do domu. I widzimy się tutaj następnym razem. Mam nadzieję, że więcej nas pojedzie. Może niedługo. Może niedługo. Za rok. Do zobaczenia. Pa, pa.